Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy omawiać ciekawe urządzenie marki Wicha. Urządzenie, które nazywa się dwubiegunowy miernik napięcia. W ogóle nie mogę tego zapamiętać. Dwubiegunowy miernik napięcia marki Wicha o symbolu 45217. Takie urządzenia występują w kilku wersjach, albo jest kilka takich urządzeń podobnych. To urządzenie akurat może pracować na instalacjach fotowoltaicznych, ale występują takie, które nie powinny. Występuje też takie urządzenie o symbolu 44319, które może sobie pracować przy tak zwanej e-mobilności, czyli pojazdach elektrycznych. Ładowanie, obsługa, serwis, tak dalej, nie? Może. Ale my dzisiaj omawiamy inne urządzenie. Urządzenie, które może pracować przy instalacjach fotowoltaicznych. Moi drodzy, muszę ze ściągi przeczytać. Wskazywanie pola wirującego od 170 do 1000 V. Testowanie ciągłości obwodu od 0 do 500 kΩ. Pomiar napięcia do 1000 V AC i do 1500 V DC. Nadaje się do fotowoltaiki, to już Wam mówiłem. Wyświetlacz i wskaźnik LED, co zaraz sobie zobaczymy, ale to akurat ma dodatkowo wyświetlacz LCD podświetlany, też będziemy za chwilę mogli to zaobserwować. Bezdotykowy pomiar napięcia mamy w tym urządzeniu. Możliwość pomiarów częstotliwości od 1 do 950 Hz i rezystancja od 0 do 1999 ohmów. Kategorie inne głupoty przeczytacie sobie w opisach, jeżeli Was interesuje. Opis jest bardziej szczegółowo rozbudowany, a my sobie porozmawiamy troszeczkę o budowie, zobaczymy troszeczkę, jak to pracuje i dowiemy się, że długość przewodu ma 1100 mm. Dla ślusarzy, dla normalnych ludzi 110 cm. Plus sondy, nie? Więc jeszcze trochę. Tak jest, 110 cm. Grubszy przewód. Podejrzewam, że tam nie jest jedna żyła puszczona, jest jakaś jeszcze dodatkowa funkcjonalność. Pewnie tam jest troszeczkę więcej przewodu w środku. Dobra, urządzenie jest wykonane w ten sposób, że mamy tworzywo. Na dole odgiętki elastyczne, ja to na potrzeby filmu nazywam gumowe. I tutaj mamy element pogumowany, który poprawia nam chwyt znacznie. Wygodnie i fajnie. Nie za dużo tej gumy, ale też nie za mało. Urządzenie pewnie leży w dłoni i jego kształt pozwala go fajnie trzymać. Nie? Tutaj kciuk od spodu, tutaj z góry wskazujący i wygodnie się nam trzyma to. Musimy w ten sposób trzymać, ponieważ to urządzenie jest połączone z dwóch elementów i to sobie tak wyskakuje. Nie? Więc jeżeli chcielibyście pracować tak, że sobie trzymacie tylko za jedną sondę, to jest szansa, że ta druga się Wam odczepi. Więc dlatego w prawej ręce wskazującym zabezpieczamy, a w lewej ręce zabezpieczamy sobie tutaj to kciukiem, żeby się nam to nie rozłożyło. W momencie, kiedy pracujemy przy pomiarach, na przykład w gniazdach i potrzebujemy sobie jedną ręką dokonywać sprawnie, szybko pomiarów. Da się, można. Można pracować również, jak jest ciemno, ponieważ mamy oświetlenie miejsca pracy, które zobaczycie sobie w momencie, kiedy pokażę Wam, jak wygląda test i samo kontrola tego urządzenia. Wszystko się rozświetla. Sygnał dźwiękowy, wibracja, każda dioda się świeci, podświetla się, wyświetla jej miejsce i oświetlenie miejsca pracy. I powinniśmy to skontrolować, sprawdzić, czy wszystko działa, ponieważ to jest nasze bezpieczeństwo. Urządzenie ma być sprawne, gotowe do pracy, a przede wszystkim sprawne i gotowe, żeby zasygnalizować, że napięcie jest niebezpieczne. To jest tutaj najważniejsze. Dobra. Oświetlenie miejsca pracy. Jak już mówimy o tym, to możemy to zrobić. Możemy sobie uruchomić diodę LED, która w taki fajny sposób, nie za dużo tego światła, no tu też oszczędność baterii, nie za mało, lecz w sam raz, w momencie, kiedy potrzeba dokonać pomiarów gdzieś tam, gdzie jest bardzo ciemno i nic nie widać zupełnie. Fajnie, że też w tym momencie podświetla się nam ekran, jakby wyświetlacz LCD, więc możemy sprawnie sobie wszystko tutaj odczytać. Diody, które się podświetlają w tym urządzeniu, to są diody czerwone, aczkolwiek Wy je widzicie na pomarańczowo, nie? Te dwie diody poniżej tutaj,
To są diody zielone, możecie je też widzieć jako takie żółte, dziwne żółte, kanarkowe, nie wiem, tam limonkowe. Natomiast to są zielone, takie mocne zielone i mocne czerwone. Diody kamera troszeczkę światło widzi inaczej niż ludzkie oko. Dobra, muszę powiedzieć jeszcze o sondach. Sonda czerwona L2+, a sonda żółta to jest L1-. No i tak to wygląda. Mamy tutaj takie nakładki imitujące nam bolce gniazda do pomiarów w gniazdach. Tu jest miejsce na tym gumowym elemencie, żeby te nakładki sobie odłożyć. Fajnie. Można je schować, zabezpieczyć i jest miejsce, żeby kolejne nakładeczki sobie odłożyć, które nam zabezpieczą ten element sondy, żeby nie zrobić zwarcia na przykład, nie? Więc mamy kilka opcji, jeżeli chodzi o pracę tym narzędziem, tym urządzeniem. Ja akurat chcę w tym momencie pracować, widzicie, w ten sposób, żeby no wyłaź samo nie wyleci i się nie zgubi, co jest fajne. Żeby sobie tutaj pomiar w gniazdku zrobić, to jeszcze sobie to założę. Jeszcze raz sobie odpalimy, bo to jest świetne. Wszystko się świeci ładnie. I możemy dokonywać pomiarów. Pierwszy pomiar, ciągłość obwodu. Piszczy, świeci. Oświetla się nam dioda przy symbolu RX. Drugi pomiar, a w gniazdku. Tu już mamy więcej informacji. Mamy, moi drodzy, informację, że jest 200 od dołu, 236 V. Potem jest informacja, że to jest prąd zmienny na wyświetlaczu, taki mały znaczek. I dwie diody się nam świecą tutaj, prąd zmienny. Mamy informację, ta dioda, która przeskakuje, bo tam coś nie łączy, że mamy fazę po tej stronie w tym momencie. Po prostu, nie wiem, czy jest prawa, czy lewa, bo nie widzę jeszcze, patrzę do ekranu. Ale w tą stronę mamy po drugiej stronie, no nie? Tak to mniej więcej wygląda. Łatwo, szybko jesteśmy w stanie sobie to ocenić, gdzie ta faza się znajduje. Mało tego, informacja o tym, że napięcie jest niebezpieczne, kolejna informacja. Poza tym jeszcze mamy tutaj słupek, który się nam podświetla do wysokości, do progu jakby 230 V. Kolejna informacja, że napięcie niebezpieczne. Kolejna informacja, że napięcie niebezpieczne, to jest wibracja urządzenia. Ono sobie wibruje i piszczy. Także i piszczy przerywanym, tak jakby z jakąś tam częstotliwością. Dobra, no powiedzmy nawet może te 50 Hz sobie przerywa i słyszymy, że jest to napięcie niebezpieczne, jest wibracja, jest sygnał świetlny, dźwiękowy, każdy. Dobrze, lecimy dalej. Chcemy sobie jeszcze dokonać jednego pomiaru. Wszystkich nie będziemy omawiać, ale herce sobie możemy tak na szybko w wniosku czasnąć. 50 Hz. I teraz na wyświetlaczu się nam pojawia, że są to herce, ile jest tych herców i że mamy prąd zmienny. A tutaj mamy informacje, tak jak poprzednim razem, brzęczy, piszczy, wibruje, podświetla się nam znaczek napięcie niebezpieczne i próg 230 V. Dobrze, tyle by było, jeżeli chodzi o pomiary tutaj w tym gniazdku. Ale my sobie jeszcze możemy, możemy tak. Zrobimy sobie pomiar na bateryjkach. Na 9-woltowej będziemy mieć informację, że w ogóle to ja bym chciał to mieć podświetlone. I mamy. Cóżeż tam jest? Ludzie, to przecież nie jest to. Tutaj. Ciężko chodzi przycisk. To też jest informacja, że to się samo nie przełączy. 9,6 V. Informacja plus czy minus. Na wyświetlaczu się nam pojawia, że minus. U góry się świeci dioda, że minus. A teraz odwróciłem i świeci się nam dioda z przeznaczeniem plus. No i na dole na wyświetlaczu taki wydłużony plus, ale jest plus, nie? Lecimy dalej. Większe jakieś tutaj mamy ogniwo, zobaczmy, ile się nam tutaj ukaże.
podświetlimy się, bo to ładnie wygląda. I mamy 20 V na plusie. Wszystkie informacje i pojawił się nam jeszcze kolejny znaczek, się nam podświetlił. Pierwszy próg 24 V, no co prawda jest 20, ale pojawił się nam kolejny symbol. Natomiast nie jest to napięcie niebezpieczne, więc nie informuje nas urządzenie, że jest to napięcie w jakiś sposób niebezpieczne. Urządzenie pracuje od 1,5 V, przepraszam, od 0,5 V. 1,5 będziemy mierzyć. Więc jesteśmy w stanie sobie tutaj, muszę uruchomić podczas wykonywania pomiaru, bo jak nie, to on rozumie, że chce zmienić. Co to jest? To się tutaj coś porobiło, bo jest ciężko utrzymać baterię i urządzenie na raz, ale zrobimy. Spokojnie, test i prezentacja musi być. 1,5 V. Pasuje. Pokazuje nam na wyświetlaczu, że jest to prąd stały. Pokazuje, że jest na plusie. Diody nas nie informują. Za niskie napięcie nie podświetla nam diod. Tyle, moi drodzy, by było, jeżeli chodzi o to urządzenie z mojej strony. Jeżeli chcecie skomentować w jakiś sposób, jakikolwiek, to śmiało komentujcie. Zasada jest taka, że nie trzeba się przejmować, czy mówimy jakąś pozytywną, czy negatywną opinię. Jeżeli coś się stało niefajnego, macie mówić prawdę. Jeżeli stało się coś fajnego, to też macie mówić prawdę w komentarzach, czy pisać prawdę. To jest jedyna zasada. Komentarze obraźliwe, jakieś tam dziwne, wulgarne są usuwane. Niespecjalnie się tam będę przejmował. Po prostu wywalam, bo nie wszyscy lubią. I nie chcę tych komentarzy zostawiać po prostu. Moi drodzy, w tym filmie to tyle. Urządzenie fajne, ładne i ciekawe, moim zdaniem. Bardzo wysokiej jakości. Chyba nie trzeba powtarzać tego przy urządzeniach Wicha, no ale nie da się tego ukryć. Nie ma dodatkowego opakowania etui pokrowca na to urządzenie. Było kartonowe pudełko. W tym filmie to wszystko. Życzę Wam, jak zwykle, miłej i w tym przypadku bezpiecznej pracy. Trzymajcie się. Hej.